Rita TV. Cześć, dzisiejszy szybki odcinek to będzie test, miało być porównanie, ale będzie test, takie oto kostki efektowej. Jest to Digitech Crossroads sygnatura Erika Claptona. Jest to taki fajny, magiczny overdrive, który jest cyfrowy w ogóle. Clapton i cyfrowy efekt. No, różne rzeczy bywają na świecie. Tenże efekt ma 7 jakby efektów w sobie ukrytych. Jest to 7 brzmień Erika Claptona ukrytych w tej kostce, uwalnianych tym, że to pokrętłem, takim siedmiopozycyjnym. Usłyszycie, jak to działa, za chwilę jak sobie pogrywamy. Natomiast pokrótce o tej kostce. Ta kostka ma dobre 10 lat. Jest oczywiście produkcji amerykańskiej. W bardzo fajnej, solidnej obudowie. Mamy 4 gałeczki. Oczywiście głośność efektu. Nasycenie przesterowania. Gałka trzecia to jest albo barwa tonu, albo nasycenie rewerbu, w zależności od tego, w jakim trybie gramy. No i co? Jeszcze jedna fajna rzecz, którą Digitech sobie wymyślił. Tu mamy pod klapką baterię. Jak się do niej dostać? Mianowicie mocowanie klapki mamy na takich specjalnych, fajnych dwóch trzpieniach, które naciskając, wyjmując kabel jack zwyczajnie z efektu, naciskamy, zobaczcie, na trzpień. Tada, klapka sama nam odchodzi. O, i tak składamy sobie z powrotem. I znów efekt nam działa. Bateria wymieniona i hulamy dalej. Jest jedna firma, która podrabiała ten patent, tylko niestety obudowy miała z plastiku, więc średnio im to wyszło. I się nie da jackiem zdjąć klapki. Ale zostawmy tą firmę w spokoju. Co? Amerykańska kostka z trybem 7 efektów Erika Claptona. Dla fanów to bardzo fajna gratka. Ale nie będziemy dzisiaj grać numerów Erika Claptona, bo troszeczkę nie szargamy świętości, chyba że się nauczymy, ale i po co. Potraktujemy sobie ten efekt jako po prostu zwykły drive z fajnymi, ciekawymi możliwościami. Idziemy do wzmacniacza popatrzeć, jak to, posłuchać sobie, jak to gra. Idziemy! Ok, nim przystąpimy do testu, to nagramy go na Yamaszce Pacifica 312, bardzo solidne i uniwersalne wiosło. Wzmacniacz jest malutki, bo to jest Crate GX15, ale bardzo stary, jeszcze amerykański wzmacniacz i bardzo fajnie, porządnie brzmi. Samą gitarę nagrywamy z Zuma H4, bardzo dobry rejestrator dźwięku, no ale dobra, jedziemy z testem. Zaczynamy oczywiście od pozycji pierwszej, jest to odwzorowanie numeru pod tytułem Sunshine of Your Love. I zobaczymy, jak to będzie tutaj z tą miłością. Dobra. Oczywiście korekcja na zero. No niezła siara, taka cyfrowa siara. Na single będzie coś lepiej przy szyjce. Na razie był humbucker mostkowy. Słabo, szczerze, słabo, słabo. Dobra, kręcimy. Jako, że ta gałka jest od gainu, zaczniemy od gainu na zero, na minimum. Przy humbuckerze zobaczmy, jak to przy ogniu. W ogóle zauważyliście różnicę w głośności tego efektu po zdjęciu gainu? Zobaczcie, level, głośność całego efektu jest tu. Tak, ok, dobra, z powrotem na zero, znaczy na środek, czyli proporcja między efektem a jest 1:1. No i dobra, zobaczcie, jak ten gain dziwnie działa. Oczywiście, że ze zmianą gainu zmienia się poniekąd głośność troszeczkę na wzmacniaczu, ale nie aż tak. No
na minimalnej brzmi tak pudełko zapałek. No to radykalnie na maksa. Brzmienie trochę jak przez butelkę, jakbyśmy do butelki mówili. Bawił się ktoś, to mówił ktoś kiedyś w dzieciństwie do szklanej butelki, to mniej więcej tak to brzmi. Czyli nie ma dramatu, ale przy tej klasie, przy tym producencie mogłoby być lepiej. Dobra, pobawmy się jeszcze korekcją. O, gainu na środek. Jak przez jakąś kaczkę, jakiś głośnik kocem zakryty. No, do smażenia naleśników. W krajnych pozycjach mało użytkowy ten efekt. Korekcję trochę w prawo, czyli więcej góry. W lewo ma być ścięcie góry, więcej dołu, a jest tak naprawdę od mułu po placki. Może Clapton by na tym zabrzmiał, ale jeżeli traktujemy ten efekt normalnie, czyli jako po prostu overdrive, to chyba przejdziemy do pozycji drugiej, co? Czyli do utworu, który spowodował nazwę tego efektu, czyli numer Crossroads. No i dobra, znowu korekcja na zero. 100 razy lepiej. No dobra, to jak z tą głośnością tu w tym razem? Takiego fuza trochę wpada, ale tak samo, od bardzo niskiej głośności, przy małym gainie zerowym. Widzicie? Widzicie? No i dobra, gain na środek, korekcja dół na maksa. Trochę bardziej do środka. Już ta cyfrówka tak już tak nie sieje tą swoją siarką taką cyfrową. Robi się nieco bardziej analogowo, a już jest całkiem użyteczny ten efekt. No dobra, spróbujemy placków. Oczywiście, że są. Nie dręczmy uszu. A, spróbujmy jeszcze jakiegoś tam metala zagrać. No tak sfuzowany ten metal, ale dobra. Jest lepiej, już całkiem użyteczny ten drugi efekt w drugiej pozycji. Teraz przechodzimy na symulację utworu o tytule Badge, czy jak to tam się mówi? Pisze się Badge. Mniejsza z tym, dobra. O, tu już mamy. Rotary? Tak w ogóle, to ja ten efekt podłączam pierwszy raz. Dostałem go przed chwilą i za chwilę go oddaję, więc ten test jest naprawdę szybki i na szybko. I nic nie wiedziałem o tym efekcie, dopiero go poznajemy razem. Poznajcie go razem ze mną w ogóle. O, fajne. Ale do takich rotary to warto zdjąć gainu, zobaczyć jak to tam na czystych się zachowuje. Jakiś singielek damy przy szyjce. Ale widzicie, znowu jest znaczne obniżenie sygnału. No i
już coś tam zaczyna brzmieć. Dobra, trochę, bo tu rozumiem, jest przemiatanie tego efektu rotary albo udział efektu w sygnale. Tak. O, dopiero zaczyna pojawiać się wyczuwalny ten efekt od połowy. A dajmy na maksa. No coś tam, ale dajmy więcej gainu, bo tu prawie nic z tego głośnika nie słychać. No to całkiem spoko. A na humbuckerze? No dobra, to by można coś z tego wyciągnąć. O, wzrosły szumy, będzie chyba jakiś diabeł. Więc dajemy wszystko na środek. O, klasyczny mocny drive. Taki dosyć analogowy już w brzmieniu. Też jest dobrze. Nieźle, nieźle. Dobra, szalejemy teraz z gainem. Ale zobaczcie. Straszne. Widzicie jaki jest skok głośności? A na maksa tak. Jakiegoś heavy metala może uskutecznimy przy maksymalnym gainie, skoro on taki ostry. A ten metal też taki heavy metal też dosyć wychodzi. Taki w charakterze fuzowatym, ale coś tam daje radę. Dobra, jeszcze trochę korekcją się pobawimy. Oczywiście gain wracamy na środek. No taki mocno stłumiony, ale przynajmniej nie sieje taką cyfrą nachalną. Fajnie, fajnie. To już takie fajne środkowe brzmienie. Damy jeszcze tego środka. Już takie brzmienie, żeby się nawet przebijało gdzieś tam, miało większe szanse na przebijanie w kapeli, jak dodamy takiego właśnie środka charakterystycznego, no już całkiem użyteczny efekt. Nie tam do końca jeszcze mega analogowy, ale dobra. Ale daj radę, ale dobra, teraz no korekcja góra na maksa. Dziękujemy, wszystko jasne. Nie polecamy. W ogóle zauważcie szumy jak rosną. A wcale nie jest taki rozkręcony. A zasilacz jest oryginalny, żeby nie było. Dobra, pozycja piąta to jest Lie Down Sally. Brzmi to trochę jak gitara elektryczna podpięta do akustycznego wzmacniacza, więc to jest chyba jakaś pozycja piąta dla gitary akustycznej. Brzmienie akustyczne takie damy sobie na singlach. Thank you.
i zobaczmy jak tam z gainem. I znowu spory przyrost głośności i niestety szumów. Dobra, ale zacznijmy od mojego gainu. Czyli 0. Na środku już było. Dajmy na maksa. Dobra, teraz znowu na środek, bo testujemy gałeczkę numer 2. Tak, to jest korekcja i jak słychać, znowu dodajmy mnóstwo siary albo muchu. Ale takiego na szczęście użytecznego jeszcze tego mułku. O! Bo gitara brzmi po prostu jak na zakręconej korekcji na potencjometrach w samej gitarze. Dobra, na środku. Jest po ludzku. I dajemy górkę pod maksa. Całkiem fajna żyletka. Można wybaczyć te brumy. Dobra, pozycja 6. Laila. No to jest spora żyletka i znów takie brzmienie stricte akustyczne i słyszymy rewerb. On prawdopodobnie jest obsługiwany tą trzecią gałką. Tak. Dokładnie. Dobra, to na razie bez rewerbu. Gain na 0. O litości. Słuchajcie, tak brzmi gitara na singlach. Jakiś dziwny dół, jakieś charkoty, nie wiem co to jest, boję się. Dobra, już darujmy sobie. Ale te single brzmią fajnie, tak, ten środek i góra taka singlowa. Tylko z dołem jest coś. Na wzmacniaczu korekcja jest oczywiście na 0. Wzmacniacz brzmi mimo małych gabarytów bardzo fajnie. Od kilku lat szukam fajniejszej treningówki, ale znaleźć nie mogę. No stara, dobra amerykańska robota u Krejta. I nie przeszkadza malutki 8-calowy głośnik, 15 W. To mi się bardzo sprawdza. No ale gramy. Nie no, coś jest jednak nie tak z tą górą. Jest taka zbyt szklista, przejrzysta, taka... Przejrzysta to fajnie, ale nie, żeby nie za bardzo. I te takie, zobaczcie, dziwne. Wzmacniacz się zepsuł? Ale fakt brzmi to lepiej niż na czystym kanale z samego wzmacniacza. Jeśli chodzi o taką fajną czystość i sterylność, natomiast te takie przydźwięki są dziwne. Zresztą to się zachowuje też jak wzmacniacz akustyczny, do którego wepniemy gitarę elektryczną z mocnym sygnałem. Ale dziwne, bo tutaj mamy singla. No dobra, dajmy jeszcze humbuckera. Tak, oszalał. Od nadmiaru gainu z przetwornika. To jest ustawienie dla gitary akustycznej najprawdopodobniej. Dobra, jeszcze pobawmy się tym rewerbem. Taki no, już zauważalny. Dajmy go na środek. Jak na humbuckerem przy mostku, to brzmi to całkiem klarownie i jasno, fajnie. Nie brzmi najpiękniej ten reverb, ale myślę z fajnym dodatkiem. No, fajnie, fajnie.
szału nie brzmi jak rewerb Lexicona czy Tissiego, ale jest dobrze. Dobra, to rewerb dajmy prawie na maksa, albo w ogóle na maksa, coś będziemy szczypać. Taki nieprzesadzony na szczęście, nie rozmydla brzmienia. No dobra, to przechodzimy do ostatniego trybu, zwanego Reptile, czyli trybu siódmego, korekcja na zero. No i z czym tu mamy temat? No takie mocno oldschoolowe brzmienie, skompresorowane. Takie trochę bez dynamiki. Dobra, tutaj co mamy w gałce numer 3, chociaż zwanej dwójką, to jest druga od parametrów. Rewerb. Dobra, zacznijmy bez rewerbu. Tradycyjnie zobaczmy, jak tam gain daje. Widzicie, znowu jest ten spory przyrost głośności, ale już nie brumi ten tryb. Takie trochę plexi. Niektórzy teraz będą ironizować z tego plexi, ale niechaj będzie. Dobra, pamiętajmy, że to jest tylko efekt w kostce, nieprawdziwy wzmacniacz i też cyfrowy. Ciemno, ale może nieco rozjaśni singiel przy szyjce. Wiele nie rozjaśnił. Zobaczymy, co zrobi reverb. A damy go tak na 2/3. 1/3, przepraszam. O, delikatny jest. Prawie go nie czuć. A dajmy na maksa, zobaczmy, ile on tam z siebie wydobędzie. Dosyć delikatny. I taki o nieco krótkim odbiciu. No dobra, ogólnie co? Efekt niestety czuć, że cyfrowy, ale ma kilka fajnych ustawień, takich bardzo użytecznych, muzykalnych i jako taki fajny drive dopalacz, jak najbardziej będzie służył. Chociażbyśmy znaleźli jedno brzmienie, to już się opłaca go mieć, to takie fajne jakieś brzmienie, jakie tam nam będzie pasować gdzieś do kompozycji. No co, sporo możliwości, trochę zabawy z nim, jak na zwykły overdrive. No i myślę, fajna gratka dla fanów Erika Claptona. Jeszcze, bo wspomniałem, że on jest cyfrowy, tak? Ale fajnie jest porównać taki efekt z analogowym przesterem, który akurat jest w tym piecyku. No i zobaczcie, jak teraz chodzi analogowy przester, żeby poczuć tą różnicę. O, jeszcze zrobimy tak na szybko. Gdzie był ten taki pierwszy, ten bardzo cyfrowy przester? Tu. Gain tam dajemy nieco więcej. Korekcja była na środku, żeby nie przesadzać. Dobra, gaina tak damy. Gainu, damy tak dosyć sporawo. W pierwszej pozycji, gdzie była ta taka nachalna cyfra. Dobra, i teraz polecimy sobie analogowym brzmieniem z pieca. Dobra, to był przester z pieca i teraz wróćmy do tej cyfrówki. Te same ustawienia wzmacniacza, tylko czysty kanał na wzmacniaczu, przester z tej kosteczki i znowu humbucker mostkowy w naszej Yamasze. Już wiecie, o co chodzi? No takie sztuczne to brzmienie, takie trochę ze starych gier komputerowych. Dobra, kończymy powoli ten test. Miał być krótki, ale tradycyjnie wyszedł mi długi. No cóż, gita tak ma widocznie. Dobra, dzięki za obejrzenie, wysłuchanie moich wynurzeń. Ja efekt już oddaję. I do zobaczenia w następnym odcinku. Siema, dzięki, hej.